Bydgoszcz gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Bydgoszcz informuje. Już w niedzielę 29 stycznia, kolejna edycja akcji zainicjowanej przez Jurka Owsiaka. Hasło 31 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy brzmi Żyj zdrowo w zdrowym świecie. Setki wolontariuszy z puszkami wyjdą na ulice naszego miasta. Jednym z nich będzie prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski, który na licytację WOŚP wystawił makowiec upieczony jak zawsze własnoręcznie. W drugiej aukcji można wylicytować dzień w urzędzie spędzony z prezydentem miasta. W trzeciej plastron z autografem żużlowego mistrza świata 2010, legendy polskiego żużla, bydgoszczanina Tomasza Golloba. Plastron przekazał prezydentowi miasta przewodniczący Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Mannheim Ludwigshafen Piotr Piłkowski. Już w najbliższą niedzielę 31 raz zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Myślę, że wszyscy włączymy się w to wielkie granie. Ja również będę osobiście kwestować do tej oto puszki. Wszystkich zapraszam. A jednocześnie dla tych, którzy nie spotkają się ze mną po drodze, zachęcam do. Wrzucania pieniędzy do eskarbonki, a jednocześnie brania udziału w licytacjach. Można na jeden dzień zostać prezydentem, można także skosztować, jak słyszę, legendarnego makowca, który sam upiekę i dostarczę do tego, który zwycięży w licytacji. Do zobaczenia w niedzielę. W Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy zagrają Bydgoszczanie i wiele instytucji, firm oraz stowarzyszeń z naszego miasta. Czytaj więcej na www.bydgoszczinformuję.pl